Hello! Siemanko. Ostatnim razem postawiliśmy trzy nowe pudełka. Koparkoinator, drewnoinator i mamy pudełkoinator. Nasz pudełkoinator to jest miejsce, w którym będziemy robili sobie z modularium nasze kolejne pudełka. W drewnoinatorze mamy nasze drzewka, które sobie rosną automatycznie i zbierają się w formie sawdust i desek. Koparkoinator ma tutaj cztery autoklikery, które sobie klikają i zbierają powolutku kolejne materiały. Tutaj o, mamy nazbierane już te materiały, które nam się tłuką. Żelazny kilo, właśnie słyszałem, któryś pękł. Będziemy musieli dorobić sobie do tego trochę kilofów i zrobić tutaj automatykę, która będzie zbierała te kilofy i wrzucała do tych autoklikerów, tak żeby samoczynnie to sobie działało. To jest dobry moment, bo teraz zacznie mi się zbierać prawdopodobnie dirt i gravel dust, a tych ja bym nie chciał, bo chcemy pozbierać sobie głównie uran i żelazo do robienia modularium, do robienia jeszcze większej ilości pomieszczeń. A w naszych questach jesteśmy w tym momencie na samym starcie drugiej zakładki, czyli Infinite Tiny Space i kończymy jeszcze pierwszą zakładkę, parę drobnych rzeczy tutaj zostało nam do zrobienia, między innymi Corrupt PSD, które powiedziałem, że chyba na dzisiejszym streamie zrobimy. Jakby co. Musimy wziąć sobie kloca, musimy wziąć sobie wiaderko wody, wziąć sobie nasz personal shrinking device, który możemy sobie drugi odebrać, bo tutaj w pierwszym queście. No i zrobimy sobie w takim razie nasz pierwszy dynks. O proszę, zobaczcie, płynące bagno do boju. Mamy nasz Corrupt PSD. Ale nie wiem, czy ja chcę na samym starcie streama tego robić, więc myślę, że jeszcze się chwilę wstrzymamy. A w tym momencie tak, zobaczmy sobie nasze questy. Mamy niter, który możemy zrobić. Dust wrzucając do bagna, z tego nam powstaje niter. Będziemy mogli zrobić sobie z tego drewno z moda Immersive Engineering, jeśli dobrze pamiętam. Wrzucając oczywiście deski do bagna. Zróbmy niter, akurat jeden dust znalazłem w skrzynce. Także mamy w tym momencie saletrę. A, tego muszę zrobić więcej, musi być 8. Muszę ilość tych kloców zacząć generować. Jak się robi w ogóle bagno jeszcze? Bo ja pamiętam, że chyba była jakaś inna opcja. Czy to nie było na takiej zasadzie, że możemy wrzucić do wody biomasę? Bioblend do bagna, okej. Okay. Właśnie tak pamiętałem, że była jakaś taka rzecz, nie? Okej, okay, i to robi nam kloce, czyli możemy sobie po prostu więcej kloców z tego zacząć generować. Tylko właśnie, no, teraz tak. Bioblend robiliśmy biomasa w sawmillu, czyli byśmy potrzebowali sawmill, który będzie nam przerabiał zboże, burak albo jakieś tym podobne rzeczy. Więc potrzebujemy po prostu sawmill dodatkowy, w którym bym zaczął przerabiać te rzeczy. Co ja zrobiłem? Czekajcie. Miałem upgrade w ekwipunku, nie? Kliknąłem upgrade'em na piecyk? Tak, jest redstone furnace hardened. Zmarnowałem właśnie tego, właśnie upgrade. Chciałem kliknąć prawym przyciskiem myszy, żeby otworzyć piec i wrzucić sobie szybko tutaj ten piasek. Nieważne, nic nie było, nie było tematu. Sawmill jest przygotowany i będziemy teraz mogli zacząć przerabiać tutaj rzeczywiście jakieś zboża i tym podobne rzeczy. Mam 18 sztuk zboża. Ile z ciebie da się zrobić biomasy? To jest jedna biomasa. To jest sawdust i 3 sztuki biomasy. I to bioblend już jest właściwie tym, co jest nam potrzebne. Git, dobra. Mam radę. Możemy sobie wrzucić naszego zboża tutaj trochę. Ja mam nadzieję, że wystarczy nam tej energii. Dobra. I co? I dopóki nie wyrzucę stąd przedmiotów, to on nie będzie mi produkować dalej? Czy on przerobił 8 sztuk naraz? O nie, on przerobił 8 sztuk naraz! Okej, dobra, to będzie trzeba w takim razie bardzo dużo tego zrobić. No nic, koniecznie musimy zrobić nowe pudełko. Okej. To będzie nasz pokój na razie na bagno. Tutaj będzie moje bagno. Właśnie, co było z tymi burakami w pierwszym rozdziale? Bo ja pamiętam, że coś tutaj było odnośnie tego. Nasiona mogą być znalezione w coarse dirt. 2 sztuki żwiru, 2 sztuki dirtu, mamy coarse dirt. Zobaczmy, czy w tym rzeczywiście będzie burak. Okej. Okay. Co mi padło? Sugar cane. Świetnie. To jest na pewno do przodu trochę, ale to jeszcze nie to. Ciup, jest burak. Idealnie. Okej. Okay. Trzcinę cukrową też sobie posadźmy w sumie. I nazwijmy nasze pudełko bagnoinator. Git. Musimy zrobić sobie siarkę, a siarka wypadała z przesiewania dustu na string meshu. Dobra, weźmy sobie w takim razie tak. Sitko postawmy na środku. Żeby zrobić saletrę, nie musisz rzucać pyłu do stojącego bagna, możesz rzucić do płynącego, w efekcie nie zużyjesz swojego kału. Dziękuję za bardzo naukową i technicznie poprawnie napisaną definicję. Ale nie, to serio mi pomaga, to jest w sumie dobry call, nie? Dobra, mamy siarkę. Zrobiliśmy na pewno quest, który pozwoli mi ruszyć w stronę gunpowdera, więc zobaczmy sobie drugą zakładkę. Jest i gunpowder. Zrobienie gunpowdera to jest siarka, sawdust i 4 sztuki nitru. Raz i dwa i cyk i jest gunpowder, super.
W ogóle jak gracie na paczkach modów, jeśli klikniemy E w ekwipunku standardowo, otwiera nam się tutaj coś takiego, co się nazywa Just Enough Items. Cały ten obszar, który znajduje się nade mną, to są przedmioty. Na dole mamy wyszukiwarkę, w której możemy wpisać sobie dowolne słowo, które nam znajdzie wszystkie przedmioty, które zawierają to, lub możemy wpisać sobie z małpą dowolną nazwę, na przykład Immersive Engineering, i mamy wszystkie przedmioty z moda Immersive Engineering w tym momencie pokazane. To są dwie najważniejsze rzeczy, które trzeba się z tym nauczyć. Kliknięcie dowolnego z przedmiotów, na przykład mamy tutaj łódkę, pokaże nam crafting tego przedmiotu. Nie? Możemy zrobić też jeszcze w drugą stronę. Jeśli dostaniemy nowy przedmiot do ekwipunku i nie wiemy, co z niego można zrobić, możemy kliknąć domyślny przycisk U na klawiaturze i ten przycisk pokaże nam wszystkie możliwe craftingi, które możemy zrobić z tego przedmiotu. Jeszcze jest przycisk R. Jak klikniemy sobie na przykład na piecyk R, to pokaże nam crafting, jak skraftować piecyk. O. Mamy zrobione dynamitę. Kolejna z rzeczy do zrobienia to będzie stal. Odrobinę niebezpieczne. Uzyskiwane poprzez wysadzanie żelaznych bloków postawionych w świecie. Nie zawsze się udaje. Pamiętaj, żeby nie mieć tego w wodzie lub w zaklejmowanym czanku. Okej, czyli musimy mieć po prostu włączone niszczenie dookoła. Dobra, mamy nowe pudełko zrobione. To będzie nasze pudełko do wysadzania. Jak je nazwać? Boombox! Ej, boombox jest gitem. Powiedzcie mi, że tak nie nazwałem tak ostatnim razem tego pudełka. Ja nie pamiętam, jeśli miałem takie pudełko. Boombox. Mamy boomboxa. Dynamit. Odpalamy i wychodzę. Dobra, zobaczmy naszego boomboxa. Jest i stal! Pięknie. Mamy tak, właśnie nasz treated wood do workbencha. To było crafting dookoła wiaderka, nie? Dobrze pamiętam? Sprawdźmy to w sumie, bo ja miałem to sprawdzić już wcześniej. Czyli tak, stawiamy sobie wiaderko na środku. Okej, wszystko jasne. I tak, po co my robimy w ogóle ten nowy workbench? Do moda Immersive Engineering jest specjalny workbench, który działa na trochę innej zasadzie niż standardowy. Jest to takie biurko, które wygląda dokładnie tak. Wygląda w ten sposób. Wygląda po prostu jak typowy workbench, tak jak powinien wyglądać workbench. No i mamy tutaj tak, że wsadzamy blueprinty i możemy wykonać sobie rzeczy z blueprintów. Te blueprinty robimy w taki śmieszny sposób. To są takie craftingi. Kolejna z rzeczy, która jest do zrobienia w naszych questach, to będzie na pewno jeszcze prestoff do robienia skóry. Do tego było potrzebne nam trochę trzciny cukrowej, żeby zrobić papier, a prestoff to jest w zasadzie papier zamoczony w bagnie. No pergamin. Taki, powiedzmy, że to pergamin. I to bardziej wygląda na zużyty papier toaletowy. To teraz możemy w sumie wytestować to płynące bagno, jak mam być szczery. Dobra. I teraz? To chyba nie zadziała w ten sposób. To chyba nie działa ze wszystkimi rzeczami, nie? Jak wrzucę tu, teraz zadziałało. Dokładnie. Czyli niektóre przedmioty chyba muszą być wrzucane do pełnego źródła, żeby wysysały sobie z tego źródła tą ciecz. Prestoff jest wykonany. Będziemy potrzebowali 3 sztuki prestoffu, żeby zrobić z tego skórę. Skóra będzie mi potrzebna do robienia maszyn z moda Immersive Engineering, jak dobrze pamiętam. I chyba będziemy mogli już powoli wtedy się zbliżyć do robienia większego pomieszczenia. Na pewno fajnie byłoby z tą lawą ruszyć do przodu, więc pewnie squeezer nam się przyda. Żeby zrobić blaze roda, będziemy potrzebowali podpalić steel roda. Dobra, into fire, jest zrobione, blaze rody gotowe. Teraz będzie potrzebny nam squeezer, w którym będziemy mogli ścisnąć sobie blaze powder i z tego produkować lawę. Dobra, mamy jednego kloca, wrzućmy sobie tutaj. Teraz tak, wrzucając bioblend, robimy więcej kloców. I w sumie te kloce od razu zamieniają mi z powrotem to w bagno, więc super. Mamy zrobioną skórę. Kolejne z rzeczy, które moglibyśmy teraz ruszyć do boju, to będą na pewno właśnie nasze rzeczy do presowania. No i energia z termoelektryk generatora, blok uranu i wiadro wody. Okej, okay, jak to się robiło? Konstantan. Konstantan plate. Engineer's hammer. Dobra, czyli będziemy potrzebowali na pewno młotek do tego, żeby zacząć robić w ogóle plate'y. Tutaj będą nam potrzebne jeszcze koile. Żeby zrobić to, potrzebujemy nożyczki. Let's go! Okej, okay, termoelectric generator. Teraz, żeby zrobić tak, Engineer's blueprint, będziemy potrzebowali do tego jednego steel plate'a, 3 sztuki blue pigmentu albo lapisu i 3 sztuki papieru. Blue pigment się robi w ten sposób, ale najpierw musimy mieć niebieski kolor. Pozyskiwanie lapisu to jest przesiewanie żwiru. Nie, czekajcie, jeszcze jest stalowy kilow. Jaki ma procent szansy na lapis? 31%. Więc to jest kolejna z rzeczy, która jest do zrobienia. Mamy Engineer's Blueprint, to są Metal Press Molds i teraz to, co potrzebujemy skraftować, to są nasze Metal Press Mold Plate. 5 sztuk potrzebujemy i potrzebujemy Engineer's Wire Cutters. I wrzućmy teraz tak, w pierwszej kolejności Blueprint, 5 sztuk, nożyczki i mamy
skraftowany nasz przedmiot, który był nam potrzebny. To są wszystkie nasze ścieżki, które były potrzebne do tego, żeby uruchomić w ogóle Metal Press. To będzie taki multi-block machine, to się tak nazywa. Kiedy budujemy z kilku różnych elementów, walimy raz młotkiem, bach, i to staje nam się jednym takim mechanizmem. Ale tą ścieżkę już zrobimy sobie później, w następnym odcinku. A dzisiaj, tak jak mówiłem, fajnie byłoby wskoczyć do naszych uszkodzonych światów. Czy ja powinienem też zrobić pokój, który jest glitchowany? Tak, muszę zrobić glitch tiny machine. Czy ja to teraz mam do bagna wrzucić, dobrze pamiętam? Uwaga, uwaga. Wrzucamy. Zamieniamy. No i dobra, wskakujemy. Uwaga! Do boju. Już tu kiedyś byłem, pamiętam. Pamiętam, że są tu też blazy. Tutaj jest chyba wyjście, home portal. Tam była jakaś rzecz na górze chyba? Nie mogę niszczyć tej rzeczy, nie? Ja tutaj mam tryb adventure, jeśli chodzi o game mode. O nie. Jak ty teraz zaczniesz do mnie strzelać, no świetnie, po prostu świetnie. No co za bullshit, no! Czy ja mogę pozbierać swoje zwłoki? Na całe szczęście. Nie było tematu, słuchajcie. Nic nie widzieliście. Zniknął. To nawet lepiej, jak mam być szczery. Czy tam na górę była jakaś potrzeba wejścia? Glitch Zero Omega. Co tu się robiło? Po co to było? Coś docierało do trzech bloków i dostajesz za to nagrody. Czy ja mam wskoczyć na ten blok? Okej, okay, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, tutaj na zewnątrz była droga, ale nie wiem, czy z tej strony. Tu jest jeden. Jak pójdę do tyłu w to miejsce, to jeśli dobrze pamiętam, tam jest jeszcze jeden blok. To był jakiś trudny parkier, dobrze pamiętam. Tam mogę wskoczyć normalnie. Tutaj jest wejście. Op. No i jest, tutaj jest jeden z bloków. Mamy glitch 0 alfa. I jeszcze ostatni właśnie tam na górze się znajduje. Tylko parkour jest na zewnątrz tego budynku, dookoła. Może nie ma na nim... Dobra. Nic ode mną nie ma, hop. I hop. Hop. Uwaga! Let's go! Dobra, przygotuję się od razu. Op! Dobra, mam! Mało się! Mamy zrobione wszystkie! Perfekcyjnie. No i możemy odebrać sobie rzeczywiście te nagrody z naszych questów. Co wybieramy? Mamy Poop Fuel, Tiny Compact Machine i 32 Raw Beefa. Mi się wydaje, że Tiny Compact Machine możemy po jednej nagrodzie wybrać. Dobra, w drugim 10 Modularium czy Satchel? Modularium, nie? Bierzemy Modularium stąd. No co? No skórzane buty, come on, nie? Myślę, że można to sobie śmiało wziąć. No i właśnie, jak tak patrzę jeszcze na ten ostatni, to się zastanawiam, czy te spodnie bedrockowe. One dają troszkę armora. Te bedrockowe leginsy, one są śmieszne, bo są z bedrocka. To tyle. Modularium wezmę. Modularium daje mi chyba więcej możliwości do przodu, jakby co. No i dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za obecność na dzisiejszym streamie. Świetnie się dzisiaj z wami bawiłem, naprawdę było bardzo miło. Pa, pa.